No, zrób tak, czy... No wiesz, no. Poczekaj, mogę tak... A to zmierzmy, sprawdźmy, jaki ty masz biceps. Cicho! Daj chociaż dotknąć! Poczekaj! Poczekaj. Dobrze, że ja sobie tak nie muszę robić tutaj z przodu. Co ty masz do k***wy nędzy z tymi cyckami, Jezus? Ciebie nie boli, jak cię biją pod piersia? Nie, właśnie teraz w ogóle zbijam wagę w dół. Jeszcze zostało mi 4 kg. A co, chcesz zbić wagę z piersi? I właśnie teraz to już praktycznie zostało mi trochę z brzucha i z piersi niestety. Chociaż już fani mi zapowiedzieli, proszę, nie rób, nie zmniejszaj sobie piersi. A jak się zbija wagę z piersi? Robisz tak? Nie. Są różne sposoby, na przykład są, no wiesz co, folie, na przykład takie kuchenne nawet folie, w które sobie pakujesz jedzenie, można sobie obklejać, żeby się bardziej wypacać w tym. Owijasz folię, piersi w folię? Nie, no prawda, na treningu często obwijam się folią, żeby wypocić więcej tłuszczu. Okay. A piersi to jest też tłuszcz. Ale zauważyłaś, że jednak piersi w twojej karierze grają dużą rolę. Dużą rolę, rzeczywiście. One mogłyby grać już oddzielną rolę. One mogłyby właściwie już istnieć suwerennie. Tak, one mogłyby istnieć. Jak pośladki Jennifer Lopez po prostu. Jeszcze ich nie ubezpieczyłam. Wiesz co, no nie wiem, no chyba rzadko się zdarza, żeby pięściarka bądź jakaś sportsmenka miała taki rozmiar, także... A jaka to jest miseczka, żebym ja wiedział fachowo? Poczekaj, Michał, jaka to miseczka twoim zdaniem? Nie mam pojęcia, ja znam tylko mojej żony miseczkę. Jaka tam jest? Najładniejsza. No, gentleman! Rozumiem. Dotykać nie będziemy. Nie, no nie będę, nie. To, ja chcę żyć, błagam cię. Ale to jest co, to jest D? Tak. A, ma się to oko, nie? Ma się to oko, rzeczywiście. Tak, to jest takie dobrze wypieczone D. Niedługo będzie pewnie C. No nie rób tego. To tak, no jakby wiem. Nam troszkę ojczyznę ktoś zabrał. No. Hel odciął. Jakby nam Zakopane zabrali. Słuchaj, a jak na przykład sparujesz, bo ty walczysz czasami z mężczyznami. Bardzo często. Sparuję właśnie teraz w sobotę, w niedzielę będę miała sparring z kolegami z klubu. Pomagają przygotować mi się do... Do gali. Tak, do gali. 13 maja w Częstochowie. Mistrzostwo Świata, poważna walka. Ale poczekaj, jak walczysz z mężczyzną, to oni celowo na przykład nie biją cię w biust? Nie, wiesz, to są specjalne ochraniacze plastikowe. Natomiast ja w nich już ostatnio nie walczę, bo jakoś przeszkadzają mi. Ograniczają mi ruchy i lepiej się czuję bez tego. Naprawdę zrezygnowałaś z ochraniaczy. Zrezygnowałam, ale spokojnie, wszystko jest tam dobrze.